Nasz kanał nie da się ukryć, w ostatnich tygodniach stał się bardzo monotematyczny, a raczej dwutematyczny. Na zmianę omawiamy ród smoka i władcy pierścieni. Powiedziałbym, że to dopiero początek, ponieważ jeszcze przed władcą pierścieni pięć odcinków, a przed rodem smoka. Siedem. Tak, no oczywiście nie narzekamy, ponieważ Wy też chętnie oglądacie te materiały, więc póki co będziemy to kontynuować. Chociaż wydaje mi się, że tylko jeden serial sprawia nam prawdziwą przyjemność. Póki nam starczy sił. <grywki> póki nam starczy sił, jednakowoż będziemy recenzować obydwa. Ale nie zapominajmy, że w kinach już się czai jesień, a jesień to zawsze oznaka tych najlepszych filmów. Myślałem, że powiesz, że to żołędzie i kasztany i liście złote. Piękne. I najlepsze filmy z najgłośniejszych festiwali. I te filmy powoli będą pojawiać się w kinach i oczywiście będziemy je recenzować, ale jeżeli ktoś jest naprawdę już teraz spragniony tego. Kina artystycznego, tego cenionego na międzynarodowych festiwalach, to macie teraz wielką szansę zobaczyć, czy przypadkiem w Waszym mieście nie dzieją się słynne konfrontacje, ponieważ pomysł konfrontacji z PRL-u został wskrzeszony i teraz w 18 miastach w Polsce można obejrzeć 14 perełek z festiwali międzynarodowych, przede wszystkim z Kan tegorocznego i z Wenecji. Włodzi konfrontacje odbywają się w kinie Charlie. i i tam przez najbliższy tydzień będzie nas można na tychże konfrontacjach spotkać. No dobra, to to był taki przerywnik kulturalny dla osób spragnionych nie tylko seriali fantazy. No a teraz wracamy do świata śródziemia. Tym razem mogę ja opisać fabułę tego odcinka, ponieważ fabuła tego odcinka moim zdaniem mieści się dosłownie w trzech zdaniach, które są takim rysopisem scenariusza. Proszę. Galadriela trafia do Numenoru, Arondir trafia do niewoli orków, Nori razem z resztą harfutów, wyrusza w drogę szykuje się do wyruszenia w drogę. Powiedziałbym bardziej, o tym jest ten odcinek, a wyrusza w drogę dopiero pod koniec. A wcześniej mają jeszcze festiwal hardfootowski. Słowo daje, że nawet modyfikując to zdanie, tak jak je mówisz, dosłownie tym można zawrzeć ten odcinek. Nic więcej tutaj się nie dzieje. Przyznaj szczerze, że wolno rozwija się akcja. Przyznam szczerze, że się nie rozwija. <grych> Znaczy nie, no dobra, coś tam się rozwija, ale jak sobie myślę o tym wątku nieznajomego, który najprawdopodobniej okaże się Gandalfem, to tam się nic nie popchnęło. Znaczy kompletnie, zero. I myślałem, że ten quasi-Gandalf, nie wiem, wyleczy nogę tego yy, ojca Nori. To dopiero w przedostatnim odcinku. No właśnie, boję się, że, że takim to będziemy pędem szli i to jest... Niezrozumiałe z tego powodu, że w zasadzie akcja się toczy tak wolno, jak to by był taki pełnokrwisty serial psychologiczny. I w takich pełnokrwistych serialach psychologicznych można zrobić odcinek, który w pewnym sensie nie popycha akcji bardzo do przodu, ale rozbudowuje nam postacie. No, to nie jest ten serial. Zresztą Władca Pierścieni nigdy nie było tym światem. Tolkien też raczej nie myślał o tym w tych perspektywach, myślał bardzo właśnie mitologicznie, symbolicznie, archetypicznie o tej rzeczywistości. I o ile w tych pierwszych dwóch odcinkach można było to wytłumaczyć raz, że ogólnie wprowadzeniem, dwa, że wejściem w ten świat, właśnie taką imersją w rzeczywistość Śródziemia, w rzeczywistość Ardy, to tutaj jeszcze można powiedzieć, że troszkę wchodzimy w ten świat Numenoru, tego najwspanialszego, najdostojniejszego królestwa ludzi w historii dotyczących tego świata. No to to jeszcze niby można powiedzieć, okej, okay, musimy się w tym świecie rozeznać, chociaż ile można się ciągle rozeznawać w nowych światach? Tym bardziej, że tam trafia nasza Galadriela podróżniczka i jej... Yy... Sidekick? Majtek? <laughs> Sidekick. Majtek Halbrand. Sidekick i to bardzo pasuje, ponieważ w pewnym momencie tego odcinka Galadriela staje się disneyowską księżniczką i skacze po dachach. Jak z... Alladyn. Nie no, jak Jasmina ucieka z pałacu, żeby właśnie iść ku przygodzie. No, jest tam taka piosenka, jak Aladdin śpiewa i właśnie ucieka i mm. mówi, co on tam, jak musi uciec, żeby sobie ze wszystkim poradzić i to mniej więcej Caladriela jakby to zaśpiewała, też by to bardzo pasowało do tego, co się dzieje w tym odcinku. Owłos przed plecą są tuż, a ja sobie lecę. I to jest szalenie zabawna scena, ponieważ ona dosłownie dzieje się chwilę po tym, jak mamy jedną z najbardziej brutalnych scen w tym odcinku, ponieważ nasz główny elf Arondir trafia do niewoli Orków, jak już się słowo rzekło. No i jest w tej niewoli, i poznaje tam swoich przyjaciół niedoli, część z nich już zna, a może wszystkich zna, nie wiem, ja tych twarzy tak nie rozpoznaję. Znaczy, jeżeli chodzi o elfy, to zna wszystkich, to są jego kompani z tej strażnicy, na której Ale stacjonowali. Ten pierwszy co ginie to też. też go znam? Tak. Okej. Dobrze. No niestety nie miał... masz twarzy do elfów. <noise> tak, nie mam twarzy, ale pamięci też nie. Pamięci do twarzy elfów, tak. No, ale jak ktoś mi daje 5 minut, a raczej minutę jedną scenę na zapoznanie się z daną postacią, to tak się kończy yy, niestety. No w każdym razie Arondir yy, trafia do tej niewoli, no jest bardzo ponuro, bardzo brutalnie, bardzo mrocznie, no, czy bardzo jest Tak, bardzo mrocznie i ponuro, to bym się też nad tym zatrzymał. Zastanawiał, ponieważ filtr tego świata. Ja rozumiem, że tam mordor dopiero powstaje w tym miejscu, ale jest jakoś tak za mało mroczny. Jest po prostu krecia kryjuwa orków, którzy nie mogą wychodzić na słońce, bo ich pali. No tak, ale jest to zdecydowanie najbardziej mroczna część tego odcinka, ale jednocześnie, jeżeli mamy najpierw jakieś brutalne sceny śmierci, zresztą tak wygrane, jakbyśmy już byli na polach Pelenoru, ponieważ nie wiem, czy zauważyłeś, ale tutaj twórcy w ogóle nie czują dramaturgii i ciężaru danych scen. To znaczy, no nie wygrywajmy scen śmierci, ...osób, których praktycznie nie znamy, jakby nam umierał tutaj na ekranie Boromir. A przecież mieliśmy scenę śmierci Boromira w tym odcinku, ale dosłownie, nie wiem czy zauważyłaś, ale twórcy... ...i to mnie smuci, bo myślałem, że to zupełnie inny jest cel tych scen nawiązujących do Władcy Pierścieni Petera Jacksona, ale tutaj twórcy wręcz robią sobie cosplay mm -hmm. Władcy Pierścieni Petera Jacksona. No i chwilę po tych brutalnych scenach nagle mamy księżniczkę Galadriele w rytm radosnej, takiej łotrzykowatej melodii po dachach. I w tym momencie zrozumiałam, że ten serial tak naprawdę nie ma własnego stylu. Jest miszmaszem, Wszystkich rodzajów fantazy, wszystkich światów fantazy serialowych i filmowych, jakie już zdążyliśmy poznać. Wydaje Bo... mi się, że jeszcze brakuje świata dyskuterego braczeta. No, ale on nie za bardzo został pokazany na ekranie. No, tak, tak, w tym sensie to masz rację. Tak, no chodzi mi o te już odtworzone na ekranie światy, ponieważ no, czasami mamy ten wysoki, szlachetny ton władcy pierścieni Petera Jacksona, ale z kolei czasem mamy brut brutalność, gwałtowność gry o tron. A czasem mamy cynizm i wulgarność Wiedźmina. To już w pierwszych dwóch odcinkach miałem czasem wrażenie, że tak, to tak. się jakoś sytuujemy pomiędzy Peterem Jacksonem a Andrzejem Sapkowskim. Ale jak widać, to nie koniec, bo czasem też mamy coś z animacji Disneya. I taka kakofonia wszelkich konwencji z pewnością nie jest mocną stroną tego serialu. Ja w ogóle chciałem chyba złożyć oświadczenie. <gry> I to będzie smutne oświadczenie, ponieważ o ile po tych dwóch pierwszych odcinkach, jak pamięta pewnie każdy, kto oglądał naszą recenzję tych dwóch pierwszych odcinków, ja jednak byłem pełen nadziei, pełen takiej wiary, że wszystko się dobrze skończy. Jak sam. A teraz jestem sam ze sobą. Teraz jesteś frodem, zobaczyłeś tą ciemność. Założyłem pierścień i zobaczyłem twarz Saurona. Znaczy, żeby nie było. Znaczy, przy... Nadal wierzę, że przelecą orły. <noise> I uratują ten serial. Tak. Ale już powoli mam mniej nadziei. Przyznam szczerze, że ja cię widziałam, jak oglądałeś odcinek, bo zacząłeś jako pierwszy i trochę mi było ciebie żal, bo nie miałeś szczęśliwej miny. Jest mało momentów w tym trzecim odcinku, które dały mi satysfakcję. Ale wiesz, teraz tak sobie siedzę. I myślę, co mi się w tym odcinku podobało. No i nadal myślę i siedzę. I siedzę i myślę, czego naprawdę mi brak. Znaczy, niesamowicie dynamiczna jest sytuacja w tym serialu, ponieważ ja po pierwszych dwóch odcinkach straciłam całą nadzieję. Od początku byłam sceptyczna do tego serialu, i to, co zobaczyłam w pierwszych dwóch odcinkach, mi się nie spodobało. I z tej perspektywy zaczęłam ten trzeci, i przyznam szczerze, że ten trzeci oglądało mi się najlepiej. Wręcz bym powiedziała, że te pierwsze 10 minut, kiedy jesteśmy w numenorze, w zasadzie to było pierwsze 10 minut, podczas których nieprzerwanie poczułam, Imersję, weszłam do tego świata. Przez te 10 minut mogłam się rozkoszować tym numenorem. Naprawdę poczułam, że to miasto żyje, że mogłam trochę się przejść po tych ulicach z bohaterami. Moim zdaniem, montaż w tym odcinku jednak był zdecydowanie lepszy, bo właśnie pozwolił nam trochę odetchnąć w tym świecie. Bardzo rozsądne było wreszcie e, zrezygnowanie z części linii fabularnych. I i tym razem skupiliśmy się na trzech: na Arondirze, na Numenorze i na Harfutach. I dzięki temu wreszcie ten odcinek nabrał jakiegoś tempa. Wreszcie mogliśmy dłuższy odcinek czasu spędzić z konkretnymi bohaterami, dzięki czemu mogliśmy jakoś bardziej poznać ich, wejść w ten świat. Oczywiście większości z bohaterów i tak to nie pomogło. Bo nadal są na tyle nieciekawymi postaciami, że nadal musi dużo wody upłynąć, żebym jakkolwiek się z nimi emocjonalnie związała. Ale już lepsze jest takie podejście niż właśnie skakanie od kwiatka do kwiatka po 30 sekund jesteśmy w jednej lokacji. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w Numenorze poznaliśmy bardzo dużo ważnych postaci dla świata władcy pierścieni. Bo mamy Elendila, mamy jego syna Isildura, może ktoś pamięta. Isildur! Nielrond się jeszcze spotka z Isildurem i będzie mu mówił, że trzeba wrzucić pierścień do góry przeznaczenia. Choć to pewnie pod koniec piątego sezonu. Poznajemy też władców Numenoru, którzy również znaleźli się na kartach kronik Numenoru u Tolkiena. Ale nie powiem, żeby ktoś mnie jakoś nie zainteresował z tych postaci. Jeszcze najbardziej Elendil, ponieważ mm -hmm. aktor grający tak. Elendila ma sporą charyzmę. Ale o, to to. nie to, że scenariusz mu daje mm. tę charyzmę, tylko on sam sobie ją daje. On sam sobie wyrywa ją z ekranu i próbuje robić wszystko, żeby wydawać się takim mocnym, ciekawym człowiekiem. Ale jak sobie myślę. O tym, co się mimo wszystko dalej dzieje z Galadrielą. Niby to i tak jest lepsza postać, bo coś mówi poza tymi swoimi gniewnymi, zemstowymi dialogami. Ale Mina ma cały czas taką samą, w ogóle nie mruga, nie wiem, czy zauważyłeś? No to dobrze, to elfy nie mrugają, no i chociaż coś ma elfiego w sobie. Znaczy, nie wiem, czy elfy nie mrugają, ale by pasowałoby to do tego, że elfy w zasadzie nie śpią, one odpoczywają, hmm, odpływają w świat marzeń. Jak konie się zawsze tak y, zwykło myśleć. I to się pasuje do tego odcinka. Galadriela kocha konie, ale o tym może zaraz, bo miałem co innego powiedzieć, a nie o najpiękniejszej y, romantycznej scenie tego odcinka. Bo chciałem powiedzieć, że kiedy Elendil mówi do Galadrieli, że widzi w niej zapał młodzieńczy jego syna i jego córki. To myślę sobie, o czym my tu w ogóle rozmawiamy? Kobita ma kilka tysięcy lat już A w tym momencie na karku. Ma męża i córkę sama. Tego chyba nie ma w tym serialu, zdaj się. A on mówi, że ona się zachowuje jak nastoletnie dzieci. No, no a... nie, nie, nie kupuję tego, nie kupuję tego pod żadnym względem. Tak, no też o tym sobie pomyślałam, ale no to jest właśnie problem tego serialu, że tak naprawdę do końca nie wie jak ugryźć, no, ten niejaki problem świata Tolkiena, e, gdzie część bohaterów jest nieśmiertelna i ten czas postrzega zupełnie inaczej, e, no a część jest śmiertelna. No i jak to teraz pogodzić? Jak mają się zachowywać elfy, które no niby pod Swoich rodziców czy dziadków są młode, ale nadal względem ludzi, no są istotami antycznymi i jak się odnosić do takich istot jak ludzie z elfami mają rozmawiać oczywiście tolkienowi udało się e, znaleźć ten balans, no ale teraz twórcy, kiedy chcą odkryć tego świata, zwłaszcza tego świata nieopisanego, e, gdzie no, nie ma dostępnych dialogów rozbudowanych dzięki którym e, mogliby poprowadzić e, te trudne rozmowy między elfami i ludźmi. A nawet jakby były to nie mi mieli mieliby do nich praw no i tutaj mamy poważny problem tego serialu chociaż jak zauważyłeś odcinek wcześniej za to udało im się uchwycić to różne postrzeganie czasu elfów i ludzi no bo mieliśmy tą rozmowę Elronda z Durinem, kiedy został uwypuklony konflikt przyjaciół właśnie na bazie tego czasu który dla jednego jest w zasadzie niczym, a dla drugiego jest całym światem. No ale od początku twórcom postać Galadrieli niewątpliwie sprawia najwięcej problemów, ponieważ też jak mamy tą scenę, kiedy ona znajduje się na statku Numenorczyków, no to z tego co widziałam, no to te... Godła Numenoru były tam wszędzie i na zbrojach, i na żaglach, yy, więc jeżeli Galadriela byłaby tą Galadrielą, która zmierzyła cały świat w poszukiwaniu Saurona, która żyła już kilka tysięcy lat, która zapewne ma większość krajów ardy w jednym palcu i obserwowała, jak królestwa rodziły się i umierały, no to chyba by Numenor rozpoznała. Po jego znakach szczególnych. A tutaj wielki znak zapytania. Oczywiście ten wielki znak zapytania jest tylko dla widzów, ale jest on kompletnie niepotrzebny, ponieważ no wydaje mi się, że jednak większość z widzów. Doskonale wiedziała, gdzie zmierzamy. Dobrze, a ja nawet jak nie wiedziała, gdzie zmierzamy, to należy zaprezentować nam to, gdzie zmierzamy, w sposób wiarygodny w stosunku do bohaterów i tego świata. Tym bardziej, że później okazuje się, że Galadriela wszystko świetnie wie o numenorze. Identyczny problem jest z Elendilem, który najpierw traktuje Galadrielę trochę tak pernoga z wyższością, a później się okazuje, że on tak naprawdę wśród tych Numenorczyków negatywnie nastawionych aktualnie do Elfów, jest przyjacielem Elfów, więc też jest tu ogromna niekonsekwencja. Dlatego też ten Numenor mógłby być fajnym miejscem rzeczywiście do tego, żeby wejść w ten świat i trochę w nim pobyć, ale jest tam tyle nieścisłości związanych z budową postaci, że no ja nie mogłem ani przez chwilę w ten świat wejść, tym bardziej jeszcze dodatkowo denerwował mnie Halbrand, a w zasadzie nie dlatego denerwował mnie, że tam był, tylko dlatego, że przez długi czas tego odcinka twórcy robią wszystko, żeby nam wmówić, że Halbrand jest Sauronem. No i kompletnie mi się nie podoba ten pomysł. Nie czuję tego pomysłu, że Halbrand jest Sauronem. Tym bardziej, że to jest taka łatwiocha. Wymyślić jakiegoś bohatera, którego nie ma normalnie u Tolkiena i go włożyć. I zobaczcie, ten bohater, którego akurat nie znamy, to jest Sauron. Proszę bardzo, objawił się nam. No, twórcy w tym odcinku jechali po bandzie jeżeli chodzi o te domysły, kto może być Sauronem, oczywiście. Cały czas jadą po bandzie, jeżeli chodzi o te domysły. Tak, oczywiście Sauron może być jeszcze osobną postacią, której jeszcze nie zobaczymy i jest to bardzo możliwe i prawdopodobnie Saurona poznamy dopiero w ostatnim odcinku pierwszego sezonu. Czyli Adar to nie jest Sauron, twoim zdaniem, no, czyli oczywiście. ten wielki cliffhanger trzeciego odcinka, który też On... mnie wkurzył, ponieważ chciałbym, żeby taki serial jak Władca Pierścieni cieni, nie miał takich tanich cliffhangerów, gdzie pokazuje się prawie twarz, ale z rozmyciem e, ekranu. No, tak samo się kończył drugi odcinek, mm. prawda, kiedy to Galadriela widzi no statek taki. Nie wiemy. Co to za statek? Mimo, że wszystko wiemy. No w każdym razie, oczywiście, że to nie może być Sauron, no bo gdzie Sauron pośród orków się szlaja jest przecież z... No ale jest przecież z wielką czcią traktowany. No właśnie, więc pewnie jest jakimś wysokiego rodu upadłym elfem, albo z tego nieostrego widoku wygląda, że to jest trochę taki pół elf, pół człowiek, pół ork. Pół świnia. Pół bark. O, moja ulubiona... Postać tego odcinka. Tak, do tego chyba też jeszcze przejdziemy. No w każdym razie, póki co, moja e, teoria na trzeci odcinek jest taka, że Halbrand faktycznie jest Sauronem, ponieważ e, z jednej strony to by była wielka ironia, gdyby Galadriela, która wszędzie poszukuje tego Saurona, e, najciemniej jest pod latarnią, mm. Sauron sam ją znajduje, może właśnie rozbawiony całą sytuacją e, i teraz podszywa się. Pod spadkobierce królów ziem południa. A wiesz o tym, że jeżeli tak się stanie, to fani i Tolkina e, wezmą, e, znajdą showrunnerów, zetną ich głowy i nadzieją na piki. Wła! Ponieważ w świecie Tolkiena jest tak, że Galadriela była jedną z niewielu osób, która nie ufała temu Sauronowi, który się podszył pod inną postać. Inni dawali się mu zwieść, a Galadriela była jedną z niewielu, która od początku nie ufała. Więc sam fakt, żeby wymyśleć to, że przychodzi jakiś facet, który ma być później Sauronem, i Galadriela jako pierwsza daje się wciągnąć w maliny, no to jest. Ale spokojnie, to jest spokój, co. Moje ja wiem, ale dużo osób też myśli, że ta teoria może być prawdziwa. Póki co po prostu nie mam zbyt dużej wiary w twórców, że wymyślą coś co Oryginalnego. Mnie tak, co mnie zaskoczy i uznam za bardzo pomysłowe i trafne, więc to by miało dużo sensu z różnych powodów, między innymi no zobacz Galadriela wskoczyła w bezbrzeżny ocean i jakimś cudem nie dość, że trafiła na tratwę, to później jeszcze trafiła na statek bardzo za szkały przez ludzi jest ten ocean się okazało, no ale wtedy przynajmniej tą tratwę można byłoby wytłumaczyć, że Sauron sam chciał ją znaleźć, że bardzo go rozbawiła ta cała sytuacja. No i dlaczego myślę, że ten Halbrand faktycznie może być Sauronem? Ponieważ kiedy Galadriela pyta go o to godło, które nosi sobie na wisiorku, no to on mówi, a zerwałem to z jakiegoś umarlaka. No i w tym momencie jak taka prawdziwie szatańska postać mówił prawdę. Zerwał to z ciała prawdziwego potomka tego rodu królewskiego. Wiesz, oczywiście jest bardzo wiele tak zwanych red herringów, które wskazywałyby na to, że Halbrand jest Sauronem. Bardzo interesuje się kuźnią i kowalstwem i mówi, że jest mistrzem w tym fachu. Później, jak wiemy, będzie tym, który będzie pomagał wykuwać pierścienie władzy. No, i moim zdaniem ten wątek ma prowadzić do tego, że wtedy wreszcie Galadriela zmądrzeje. Nabierze pokory, że dała się oszukać przez Saurona, i później, załóżmy, że to się okaże, nie wiem, w drugim sezonie, i po tym dokona się jej przemiana, że już nie będzie właśnie tą taką. Nie będzie nastolatką? Nie będzie już taką zadufaną w sobie, która nie słucha innych, nie zważa na nic, tylko na swoje przekonania. Szlachetną elwką, tylko właśnie no nabierze tej pokory i przez to nabierze tej mądrości. I stanie się Kate Blanche. Dokładnie. Taką mam teorię po trzech odcinkach. I z, po jakości tych odcinków jest duża szansa, że tak będzie. Ja bym chciał wrócić do cosplayu Petera Jacksona, który się odbywa w tym odcinku, a odbywa się na całego, mhm. ponieważ yy, znalazłem bodajże cztery sceny, cztery elementy. Które wyraźnie mają wprost nawiązywać do tego, co zrobił Peter Jackson, i ja już na tym etapie powoli zastanawiałbym się nad pozwem ściągania, biorąc pod uwagę, że z tego, co tak mówiłaś, to oni nie mają praw do tych filmów, które nakręcił Peter Jackson. Po pierwsze, Numenor i to, jak nam jest pokazany, to ma być Gondor i Minas Tirith. Mhm. Wizualnie. Jest tam oczywiście skręt w stronę tego, że to jest trochę taki bogaty arabski orient w szczycie chwały, co nie zmienia postaci rzeczy, że tam jest nawet wizualnie podobne miejsce jak ten szczyt Minas Tirith, z którego denator patrzył na rzeczywistość i też później się rzucił, podpalając się w powrocie króla. O drugim elemencie nie myślałem w ten sposób, kiedy pojawiły się zdjęcia na etapie produkcyjnym. Ale orki, które wyglądają tak jak orki, właśnie z władcy pierścieni w dużym stopniu, to też chyba nie jest przypadek, że to jest właśnie nawiązanie do tego, co wychwalano mm -hmm. we władcy pierścieni, te ucharakteryzowane orki. No ale przecież, jak wyszły te zdjęcia, no to się cieszyłeś? Cieszyłem prawie. się, te bo nie wiedziałem, no. jak to będzie ogólnie rzecz biorąc wyglądać. A chodzi tu tak naprawdę w tych orkach chyba tylko o to, żeby one przypominały te udane charakteryzacje z trylogii Petera Jacksona. Trzecia część to jest śmierć Boromira mhm. odstrzał i tutaj ten elfi przywódca ze strażnicy ginie pod koniec tego odcinka w niemal identyczny sposób również mamy spowolnienie obrazu w ogóle jest bardzo patetycznie znaczy ten patetyzm w tym odcinku jest tak niezrozumiały, no bo to są postacie, których Kompletnie nie znamy, które poznajemy w ostatnich pięciu minutach. E, więc wygrywać te śmierci w sposób, jakby nam umierał Boromir, jakby e, ginął Gandalf. A jednocześnie mamy też sceny pędzącej na koniu Galadrieli, i to wszystko też się dzieje w kompletnie niezrozumiałym slow motion. Dosłownie, jakbyśmy się cofali do trzeciej części Władcy Pierścieni, kiedy po wszystkim, co złe. Frodo wreszcie się budzi z tego koszmaru i może przywitać wszystkich swoich przyjaciół. No to jest ten poziom dramatyzmu, romantyzmu. A Galadriela po prostu sobie pędzi na koniu i się cieszy, że dawno nie miała przejażdżki. No dosłownie takie sceny można rozgrywać, gdyby Galadriela pędziła rozentuzjazmowana do swojego męża i córki, których nie widziała już od wieków. Wtedy to ma sens. Wtedy wiemy, dlaczego taka technika została zastosowana. Wiemy, że w tym momencie mamy się bardziej wczuć w jej emocje, bo to jest ważny moment w jej życiu. Jak się okazuje, najważniejszym momentem w jej życiu jest jazda na koniu. Jakby to jest niesamowite, twórcy obejrzeli filmy Petera Jacksona, wzięli z nich charakterystyczne elementy. Ale jednocześnie zupełnie nie zrozumieli, dlaczego one zostały tam wykorzystane. Co one tak naprawdę znaczą. Muszą pójść do czarnoksiężnika z krainy os y, po serce. Po rozum. Czyli po wszystko. <grym> nie. nie, odwagę mają. Ale a propos tego konia. <grym> tak. To jest ten czwarty element ściągnięty żywcem y, od Petera Jacksona, ponieważ to, jak sobie ten koń jasny pędzi i to jak to jest pokazane no to to jest czysty cienisto grzywy i ale Gandalf. To nie jest cienisto grzywy bo ma niebieskie oczy. Dobrze, niech wam <laughs> będzie że nie, ale pamiętacie te plany totalne z Gandalfem pędzącym na koniu? No dokładnie taki sam plan totalny mamy tutaj jak Galadriela sobie razem z Elendilem pędzą na koniu żeby sobie dopędzić do biblioteki i tam sobie poczytać. W tym trzecim odcinku stało się na tyle coś dziwnego, że doszliśmy już do momentu, kiedy zaczęliśmy czytać ten serial nieco subwersywnie, można byłoby powiedzieć, czyli przez pryzmat komiczny, który nie był zamierzony, żeby był komiczny, ponieważ to pędzenie Galadrieli na koniu zaskoczyło nas. I to już nie chodzi o samo slow motion, ale mincia, Galadrieli, to jest coś, czego nie widziałem dawno, a może nawet nigdy. Okazuje się też, że w królestwie Numenoru. Nie mają za dużo talentu, jeżeli chodzi o y, dzieła malarskie, czy tam nie wiem, dziergane, czy tkane, czy cholera, wie co to było. Ale jak czasem pokazuje się takie nieudane action figurki różne, że oczy się rozjeżdżają na lewo i prawo, czy tam coś takiego to to Malowidło z Elrondem i jego bratem, albo jak ktoś się współcześnie poprawia średniowieczną sztukę. Dokładnie tak, tak no. właśnie. To, 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 to malowidło mniej więcej tak wyglądało. I moment, kiedy jeden z bohaterów mówi: Niesamowite! Piękne, piękne. Choć nie jest to o tym malowidle, tylko o innych tam sytuacjach, ale jest kadr na to malowidło. I niesamowite. I to mówi wszystko, i w zasadzie nic więcej nie trzeba. No i nagle okazuje się, że oglądając ten serial mamy The Lord of the Rings. Czyli jakby ktoś nie znał, choć jeżeli ktoś lubi władcę pierścieni, to nie wierzę, że nie zna. Filmiki parodujące y, trylogię władcy pierścieni, aczkolwiek to powstało, dlatego że trylogia Petera Jacksona jest wspaniała. Mhm. I trochę zabawiono się z tym jej wysokim stylem. A tutaj po prostu nic nie trzeba robić. Już jest gotowe. Ora się samo. Ora się samo. Dla mnie taką wisienką na torcie y, był projekt warga. Ponieważ no, w życiu nie widziałam tak uroczego warga. To chyba był szczeniaczek. No, te nie, wielkie ale. oczy sprawiły, że no, nie chciałam, żeby mu się krzywda stała. No, chciałam go przytulić. Chciałam, no. żeby elfy go zaadoptowały. Tak. Miał jako swego pieska. Ale... W pewnym sensie spodobał mi się ten projekt, choć miałem podobne wrażenie oglądając y, tę scenę, ale ktoś wreszcie wpadł na pomysł, że najbardziej zajadłe i groźne są te małe pieski. I że jakby je y, rozszerzyć do wymiarów wielkiego wilczyska, to właśnie tak by wyglądały, takie wyścieżone, zębiskajwa. I mniej więcej to był taki pinczerek. Ale no szalenie uroczy i naprawdę... Jest jeszcze nadzieja dla wargów, no, żeby ale... przeszły na stronę dobra. No ale zobaczcie. potrzebują dobrego zwierzęcego behawiorysty. To jest, tak, to jest kolejny element disneyowski nagle w tym świecie, bo nagle ten warg nie wydaje się już taki groźny, troszkę się robi nagle uroczy i aż się by chciało kupić takiego pluszaka. Jeszcze się okaże, że się w tym serialu pojawi orzeł, który będzie zachowywał się jak mewa z wodnikowego wzgórza. Skąd ten pomysł? Co ty o Jezus. Bo pamiętam, że Mewa z wodników wzgórza była najbardziej dziwnym, denerwującym ptakiem, y, jaki się pojawił, a jednocześnie była urocza. Tak i będą pluszaki, no bo o to chodzi w sumie z tym serialem. Ej, ale będzie pluszak warga? To kupujemy. No i takie to się oglądanie zaczęło tego serialu. Jeżeli ten serial się nie polepszy, to może dobrze i będziemy go oglądać właśnie w ten sposób, że będziemy się z niego śmiać. Jeszcze nie poruszyliśmy w ogóle wątku nori i hardfootów. No i tam się w zasadzie nic nie dzieje. Dosłownie. Tak. I w pewnym momencie wychodzi w ogóle dramatyzm, który został podkręcony slapstickiem, ponieważ Gandalfowi zaczyna palić się papirus. A, tak, o Jezus. Okej, okay. przypomniałaś mi, że ta scena mnie też wkur... te zdenerwowała, ponieważ jeżeli to jest Gandalf, jeżeli to jest Majar, nawet jeżeli jest trochę skonfudowany, bo spadł z nieba, mhm. to jest kompletnym debilem na tym etapie. Znaczy to po raz kolejny był brak talentu, brak wyobraźni. No, przede wszystkim scenopisarskiej i po prostu może nie zdawali sobie sprawy z tego, jak to głupie, tak jak to głupio wyjdzie Też na scenę. Może ekranie. oni myśleli, że robią scenę, ale uderzenie się Gandalfa w głowę u Bilbo Ginsa u Petera Jacksona że to taki żarcik mhm. że to taka pewna niezdarność mhm. wysokiego człowieka wśród świata mniejszych istot ale to nie to samo. Widzisz, To piąte nawiązanie. Piąte. Takie mi teraz przyszło do głowy. Ale zdecydowanie najlepszy tekst, jaki wydarzył się w tym odcinku, właśnie miał miejsce po tej scenie, kiedy już wszyscy dowiedzieli się o tym, że Nori opiekuje się Gandalfem. No i Macocha Nori była oburzona. Tak. Jak mogłaś? Jak mogłaś coś takiego zrobić? A Nori mówi. Ale on jest wyjątkowy. Czuję to. Intuicja ci podpowiada, czy fakt, że spadł z nieba? Więcej powiem. Najciekawsze było w tym fragmencie w ogóle to, że on się tam im objawił przedziwny człowiek, który spadł z gwiazd, który je, burzy im rzeczywistość. I nikt tego nie zauważył poza Nori. To jest jedno. Hmm. Drugie jest to, że właśnie podczas tego festiwalu, jak to się wszystko dzieje, no to oni opierdzielają to Nori. A co z tym Gwendalfem? Nikt się tym nie zainteresował ostatecznie. Później się schował w wozie i wyskoczył w ostatniej scenie. U! No dużo tu jest takich niedoróbek, yy, fabularno-scenariuszowych, logicznych. Znaczy naprawdę póki co widać ogromne niedoświadczenie twórców, żeby jakkolwiek ogarnąć ten projekt, bo to ile ma dziur, ile niekonsekwencji, ile takiego. Taniego scenopisarstwa, kiedy ta postać dopasowuje się charakterem do konkretnej sceny, a nie mamy właśnie konsekwencji psychologicznej. Jest tego tutaj ogrom. No, te pierwsze trzy odcinki. Trochę mi przypominają legendę sławnego pilota gry o tron, którego nigdy nikt nie zobaczył, ponieważ był tak tragiczny, że HBO zamknęło, zamknęło go w jakimś wielkim sejfie i nie pozwala nikomu obejrzeć. I to też była rzecz niedoświadczenia Davida Benioffa i Dana Weissa. Po tej wpadce, raz, że oni musieli odrobić pracę domową i wypunktować y, kolejno każdą scenę, co poszło w niej nie tak i dlaczego nie wyszła, to dodatkowo HBO przydzieliło im y, jednego ze swoich najbardziej doświadczonych reżyserów, który miał za sobą y, już y, na przykład sukces y, rodziny Soprano. I dzięki temu połączeniu. Świeżości perspektywy tych showrunnerów, a jednocześnie doświadczeniu tego reżysera, mogło powstać coś ciekawego. Coś, co zrewolucjonizowało telewizję, ale jednocześnie coś niezwykle solidnego pod względem filmowym. A tutaj póki co mamy mnóstwo wpadek, no i coraz bardziej czuć w tym świecie po prostu tanią podróbę wszystkich innych światów fantazy. Niemniej. Ja tu chcę po raz kolejny podkreślić, moim zdaniem, to jest najlepszy odcinek. Póki co, zdecydowanie najlepiej mi się go oglądało. Podjęto mimo wszystko kilka właściwych decyzji pod względem, jak opowiadać tą historię. Czyli skupiamy się podczas godzinnego odcinka tylko na trzech wątkach, żeby no nie było tego przeładowania na ekranie. Dobrze, dla mnie to jest najgorszy odcinek. <gry> jak pewnie było, słychać jestem. Zawiedziony nim i czekam na te orły tego serialu. Ale może już wstrzymajmy się z kolejnymi ocenami aż do przyszłego tygodnia. Dajcie nam znać, jak Wam się podobał trzeci odcinek Pierścieni Władzy. Czekamy na Wasze komentarze, a my przypominamy, że mamy patronajta. Dziękujemy bardzo naszym najhojniejszym patronom Bartkowi, Jankowi i Hannie. A od nas póki co to by było na tyle. Pa.